Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym epizodzie z Battlefield 2042. Tym razem pokazowy tryb All Out Warfa. Wojna totalne, epickie bitwy, kontrola terytorium. Holy shit! Chcę wam pokazać, jak ten tryb wygląda. Jest on dla 128 graczy, więc lokacje są też spore, żeby tam poruszać się i zobaczyć, co się dzieje. Pamiętajcie, że jest to wersja trial, czyli przedpremierowa. Prawdopodobnie pewne rzeczy do premiery mogą się zmienić, ale chciałbym, żebyście widzieli, co kupujecie, żebyście wiedzieli, że ta gra ma to i owo do zaoferowania. Kosmodron. W trybie przełamanie. Więc działa to w ten sposób, że mamy walczyć o linię wojny, a nie przejmować, jak w trybie podboju, kolejnych segmentów gry, żeby zużyć wytrzymałość, czy tam punkty od rodzenia przeciwnika. Tutaj mamy po prostu, ta linia wojny ma się przesuwać. Zobaczymy, jeszcze nie grałem w ten tryb, więc zobaczymy. Jeżeli ktoś chce zobaczyć, jak wygląda podbój, to chyba w drugim epizodzie graliśmy online z graczami w tym trybie, żeby zobaczyć, więc hej, jakby ktoś chciał zobaczyć, czemu by nie? No nie, zapraszam, jak najbardziej. Jeżeli chcielibyście ze mną grać i szukacie graczy, którzy się nie przejmują, to szukam. Szukam jakiejś ekipy do pogrania sobie Battlefielda, bo lepiej zawsze z kimś niż samemu o czymś pogadać, powymieniać się. Oczywiście preferowałbym, żebyście wiedzieli w ogóle, co ja tam na tym YouTubie robię, żeby uniknąć jakichś niefortunnych rozmów na temat tego, co ja w ogóle z życiu robię, nie? Żeby to po prostu przesunąć. Okej, modyfikuj. Zmieńmy specjalistę na tego ziomka z wieżyczką. Zobaczymy, jak to działa. Tryb wyposażenia to jest szturmowiec. Okej. Okay. Niech będzie. Odrodzenie za 6. Czy moim celem jest to, żeby się przebić do tego kosmodronu, tak? Ta gra ma jakieś takie swoje problemy, jeżeli chodzi o wizualną sferę, ale myślę, że te takie detale i te efekty specjalne tutaj robią robotę, że to jest jednak wysoki poziom. Wydaje mi się, że dużym problemem tej gry to jest to, że ona wyszła międzyplatformowo, więc ona trochę takim jest, stoi trochę w rozkroku między poprzednią generacją a nową, mimo że crossplay działa w jakiś taki określony sposób i dzieli graczy. Zresztą jak chcecie dowiedzieć się więcej o crossplayu, to jest odcinek w playliście, masz w opisie, gdzie o crossplayu trochę mówię. Powiem szczerze, że fajnie byłoby to sobie obczaić. Czy ja mogę do tego czołgu wskoczyć, czy on mnie zabije? Panie czołg, proszę, ojeju. Dobrze mnie nie potrącił, kurde, tyle dobrze. Na pewno to, że gramy w 128 graczach, to jest też zawsze fajne, te bitwy robi, że jednak sporo się dzieje na tych lokacjach. Jak wygląda mapa? Mapa jest spora. Ale widzę, że tutaj rzeczywiście jest taki bardziej prosty teren, żeby tą linię oporu przebijać. Myślałem sobie, że to będzie bardziej tak płynne te przesuwanie, ale rzeczywiście jest podzielone na kilka segmentów. Tak, ja bym chciał na tą linię wskoczyć. Jak to zrobić? Wow. Tam na górę wejść. Zobacz, jak ta gra w ogóle z góry wygląda. What the heck? Ale super. Tam ktoś strzela na 100%. Po prawej stronie jeden cel. Zabity. Po lewej stronie jeszcze. Dobra, jestem gotów. Cały czas mam trochę ból dupska, że jednak nie ma tutaj kampanii dla jednego gracza, bo jednak to jest coś, co ja akurat mega lubiłem. No ale cóż, nie można mieć wszystkiego, co nie? Och, kurde. Jaki dumny biegnie tam. Jak jedną wieżyczkę mogę zrobić? To też jest fajny w sumie pomysł, żeby zobaczyć, jak ta wieżyczka działa. A, do A2 teraz mogę się przeteleportować, super. Czyli udało się to przebić, nice.
granat. Przymierzeńcy obrali za cel Alfa 1. Przeładowuję! Odsłaniajcie mnie! Polski dubbing, ja to się zdziwiłem. Powiem szczerze, że nie spodziewałem się, że jeżeli nie ma ten, jeżeli w tej grze nie ma kampanii, to że będzie polski dubbing. Ale to widać gdzieś tam, te EA dba o to, żeby lokalizacje były porobione w języku polskim. Nie wiem, na ile inne lokalizacje są porobione, bo być może język polski to jest jeden z niewielu lokalizacji, które jest zrobione całkowicie. No ale cóż, jestem Polakiem, więc akurat to jest dla mnie cool, to jest dla mnie dobre. Cieszę się bardzo, że nie ma z tym problemu, ale z drugiej strony nie spodziewałem się. Myślałem bardziej, że to działa w ten sposób, że nie będzie polskiego dubbingu, po prostu. Też bym się nie zdziwił, bo to jest multiplayer tutaj. Ja nie muszę rozumieć rzeczy. To nie jest takie potrzebne tutaj, nie? To nie jest... Trochę nie po to tutaj się gra, nie? Nie to się chce osiągnąć. Ktoś był? Albo ktoś coś strzelał, ale dlaczego? Po co? Nie wiem. Okej, spokojnie, tam nie zabijajcie mnie, proszę. Utracono kontrolę nad celem Alfa 2. A2 przejęte, noob. Dobra, ledwo. Wtedy muszę pomyśleć, żeby jakimś inżynierem pograć. Wydaje mi się, że miał 200 naboi. To jest większa szansa, że mi się... Jezu. Wow. Biedne ragdole, co tu się dzieje w ogóle z nimi? O fuck, nie przeładowałem. Ale amatorszczyzna. Wrogowie zabezpieczyli cel. A. No niestety. No cóż. Było się nie odwracać. Oj, było się nie odwracać. Moim takim celem tych odcinków jest to, żebyście zobaczyli, jak ta gierka się prezentuje, jak to wygląda, czy to, co tu widzicie, jest dla was okej, nie? Oczywiście wiele z tych rzeczy jest zmienne w zależności od tego, czy gracie sami, czy ze swoimi znajomymi, od tego, jakie będzie community, bo tego oczywiście ciężko sprawdzić, bo teraz niestety w tym trybie... Teraz niestety problem jest taki w tym przedpremierowym graniu, że trafiam na bardzo różnych graczy i zauważyłem, że też są jakieś problemy z połączeniami, że czasami ciężko mi się połączyć, więc postanowiłem, żeby to ukrócić, włączyć ten tryb, gdzie boty biegają, żeby po prostu ukrócić problem z połączeniem. No niestety na razie to jest takie coś, że mi coś tutaj nie chwyta zawsze. Nie wiem, czy to wynika z tego, że ja po prostu... Wychodzi tego, że ja mam jakiś problem z połączeniem wyjątkowo, czy to wynika z tego, że coś tu rzeczywiście z serwerami się dzieje, ale właśnie jak widzieliście w poprzednim odcinku, który wam pokazywałem, to jak chciałem się połączyć z botami czy z graczami, to czasami wywalało mnie do menu głównego i nie pozwalało mi się dołączyć. Nie wiem dlaczego, nie wiem, z czego to wynika, więc być może to jest po prostu jakiś taki wcześniejszy build, który jest testowany cały czas. Trudno powiedzieć. Mam nadzieję, że takich problemów w wersji oryginalnej nie będzie. Tam gościu jest martwy, a gościu okazuje się, że był ten, że udawał martwego bardziej. Tam u góry ktoś jest. Więc akurat jeżeli chodzi o takie rzeczy, jeżeli kod sieciowy, to trudno mi powiedzieć. Zresztą gram też tej wersji, która jest na Xboxa Series X. To jest trochę dziwne, że ta gra, mam wrażenie, że nie jest do końca wyraźna. Tak jakby ona była inną rozdzielczością niż powinna. Jakby ona była wyświetlana jako, nie wiem, no Full HD może?
No nie wygląda to na 2K, na pewno nie. Jeden z sterów jest atakowany. Nie czuję, żeby to było 2K. Nie. Coś jest nie tak, ale to nie tak, że tekstury są nie tak, bo tekstury mam wrażenie, że mam dużo detali, tylko bardziej te czcionki są takie niewyraźne do końca, widzicie, jakby... Prawdopodobnie, gdybym grał teraz na monitorze Full HD, to bym tego nie odczuł. Być może jakby to była natywna rozdzielczość Full HD, to po prostu bym zobaczył, okej, to jest wyraźne. Ale kiedy ma się monitor, który jest natywnie wyższej rozdzielczości, to każda rozdzielczość, która jest mniejsza, jest wyraźnie gorszej jakości. Niestety. Jakby nie da się już tego cofnąć. To wynika z tego, że po prostu ta rozdzielczość jest takiej, a nie innej, innego rodzaju takich detali. No jest to tak wygląda. To nie jest TRT, który gdzieś tam się rozmazywał i było świetnie. Nowe cele zostały wyznaczone. Zabezpieczyć teren. Chyba w łufę go trafiłem tam. Biedaczysko. Jezu, ile tu jak w ekwipunku leży. Wiesz, że mój celownik delikatnie podąża, więc na konsoli jest auto-aim, na pewno. Jest wspomaganie celowania, bo mój celownik delikatnie tam się przesuwa. Powolutku i celuje w niego. Jak jestem blisko, nie? Celownikiem. Tak to trochę wygląda, no. To jest okej dla mnie, bo uważam, że gracze konsolowi mają stratę do graczy na myszce, że jednak ta myszka daje ci przewagę. Jeżeli grasz międzygeneracyjnie, crossplayowo, to fajnie byłoby właśnie to wyrównać w jakiś sposób, nie? No to pewno nie jest taki auto-aim jak w większości gierek, sync player. Że to jednak jest taki delikatny tylko efekcik przybliżenia trochę celownika. Kurde. Wybiegł z nożem na mnie? Ale moja wieżyczka go zabiła, tylko że wybuchła. Dlaczego? Może ktoś mnie zreanimować? Opcja? Wydaje mi się, że boty nie są zainteresowane ratowaniem ludzi, więc okej. Tak się właśnie walczy o przewagę, nie? O tak, jestem w helikopterze, super. Tak ja bym chciał, mógłbym przeskoczyć na inną pozycję, czy to jest możliwe? Chyba tak giba, że... Ja wysiadam tam. O fuck! No okej. Okay. Mógłbym wysiąść, ale zamiast przeskakiwać wszędzie. Mój błąd. Już, ale byłem chwilę w rozerze, to zawsze przyjemność. Dobra, B2 przejmijmy i idziemy dalej w tym podbojem. Czyli ten tryb w odróżnieniu do podboju to nie jest tak, że oni mogą to odzyskać te punkty, bo to bardziej polega na tym, że oni już nie odzyskują punktów, tylko my mamy się przebijać dalej. Ich to jest to, żeby nas wymęczyć, a naszym celem to, żeby to przejąć. Super. Rozumiem, o to chodzi. To jest fajne. To jest fajny tryb. Mi się nawet bardziej podoba niż podbój. Podbój jest taki irytujący, że cały czas robi się to samo, że wracasz do tego samego punktu, to ci to znowu przejął, a tutaj jednak jest ta obrona i atak. To jest super. Trochę mamy inne role wtedy, ale wydaje mi się, że to jest spoko. Wydaje mi się, że to będę bardziej preferował, no ale to zobaczymy.
chociaż jakiś strój snajperski bym znaczy wziął, czy coś? Jakiś karabin snajperski, cokolwiek? Swojemu strzelam w głowę, nie? Przez te krzaki nie widzę. Chyba zmarł, nie wiem. Chyba nie nawet. Dostałem asysty, więc nie mógł umrzeć. Dobra, zmarł. Nice. Kurczę, no brakuje mi tej kampanii. No chciałbym mieć... Ja jednak lubię kilka pierwszych godzin pograć sobie samemu i dowiedzieć się, jakie bronie są w tej grze, jakie mi się podobają, co bym chciał bardziej używać. Zawsze mnie ta kampania relaksowała. Nawet jak była jakaś głupiutka, to zawsze mnie to cieszyło, ale rozumiem. Pieniędzy brakuje, gry trzeba wydawać, może nikt nie grał w tę kampanię, może w Battlefieldzie te kampanie nie były doceniane tak bardzo, kumam. Nie mam z tym problemu. Na pewno po tym, jak zawiodłem się na Cold War, to tak i na kampanii, i na multiplayerze, więc to w ogóle już było dla mnie taki zawód. Ojeju. No, niestety. Jeden z naszych celów został namierzony. Te B2 by się przydało przejąć. No kurde, przydałoby się B2 przejąć. Ja widzę, że ciężko będzie, ciężko. No tam patrzyłeś, ziomek. Co ty tam kukałeś na tym moim bociku swoim? Działko strażnicze umieszczone! Co ta wieżyczka strzeluje? Idę górą w takim razie. Spokojnie tam, panowie. Panie oczywiście też. Na spokojnie. O, moja wieżyczka w coś trafia, bo... No kurde, dlaczego ja nie trafiam? Nie rozumiem. Amunicję mogę dać jeszcze. Okej. Okay. Pewno by się przydało, ale... Najpierw bym tutaj... Bardzo trudna miejscówka, żeby się przebić. O Jezu. Szczególnie jak jest tylu przeciwników. Jakby tam się przebił na drugą stronę, olał trochę ten rozpierdol tutaj, tak po prostu wskoczył do nich. Nasze oddziały atakują cel Bravo 2. I tak trochę zaskoczył z boku. Nie wiem, czy to jest możliwe w ogóle, bo to taka kurwa prosta droga jest, że nawet bot mnie zauważy. Albo może szczególnie bot mnie zauważy, trudno powiedzieć w sumie. Okej. Okay. Że ta lokacja jest taka dosyć mała, nie da się za bardzo trochę rozpierzchnąć. Interakcja. Ha! Można otworzyć, nice. I zamknąć też. What the?
Zabezpieczamy cel Bravo 2. Została nam jeszcze połowa zasobów. Okej. Okay. To mógłby... Czy on mógłby zginąć? Błagam. Brawo 2. Nasze oddziały atakują cel Brawo 2. Oh, fuck. Ach, kurde, no czułem, że to jest zła miejscówka w tym momencie. No cóż, czasami tak bywa. Telownik by się przydał lepszy, nie? Bo nic tu nie widać. Część naszych oddziałów atakuje cel Bravo 2. Dobra, czy ja mogę w to wskoczyć? Bo ja prowadzę. Fuck, ja prowadzę, ale zajebiście. Lecimy w to. Do roboty, strzelać. Jadymy. Nie ma tutaj zabawy. Tu wjechać na pełnej, kurwa, nie. Kurwa, no. Oh, fucking. Dobra, to nie był dobry pomysł. Fuck. Dobra. Nawet to ładnie wygląda. O kurde. No i to spoko wygląda. Wiadomo, to jest gra online, to nie ma super wyglądać. Ale to wygląda rozsądnie. Przejmowanie celu. Dawaj, przejmujemy, spokojnie. Jakiemu oni mówią? Ja nie słyszę. Nie rozumiem języka. No tam. Dobrze. O, zabiłem, ale to nic sam nie widziałem. Sektor C otwiera się za 30 sekund. Aha, czyli oni mają też 30 sekund, żeby odbić ten cel, tak? Chyba brońmy to, ej. Ej, tam ludzie, brońmy to. Co to jest za samochód? Amfibia jakaś, lulz. Wiecie, co tutaj lokacje z Battlefielda 3, takie typowo... Typowo nadmorskie. Pamiętam, że w Battlefieldzie 3... Nie, to czwórce to było chyba. W czwórce była taka lokacja, która była takim chyba lotniskowcem. Mapa to był lotniskowiec? Mi się wydaje. Ta muzyka, kurde, pamiętam, że Battlefield zawsze tak miał. Tą muzykę próbował taką epicką wprowadzać. Dobra, C1, lecimy to. Kosmodrom będzie nasz. Przebijemy to. Nasze zwycięstwo jest nieuniknione. No nieuniknione jest, to prawda. Musimy to wygrać. No bardzo nieprzyjemna lokacja do obrony, powiem szczerze. Dużo takich otwartych terenów jest. O, dobrze. Ja trochę grając z tymi botami się uczę tego systemu strzelania też tutaj, żeby dowiedzieć się, jak w ogóle w tą grę grać. To właśnie zawsze mi się kampania podobała. Jak na kampanię dla jednego gracza przeszedłem, to jednak trochę się dowiedziałem, co i jak. Na co mogę pozwolić, jak się celuję, czy mam dobrą czułość, czy mam wolniejszą mieć, fucking. Oj. Jeszcze waszej pomocy!
Wybierz pojazd. O, oh, fucking, mam czołg. Ale super. No, tam jedziemy na ten kosmodron. Nic się Boga nie boimy. No nie trafiłem. Tak. Pokójcie się. Fajne w tej grze jest to, że jednak ten... Że jednak ten celownik, mimo że przeładowuje, to jest taki bardzo mocno ogarnięty. Że jednak mimo mój przeciwnik jakby już jest nacelowany. Aha, tam burza. Burza przeskakiwała. Kurde, fajnie byłoby spróbować jeszcze z samolotem polatać jakimś. Jestem ciekaw, co by się stało, jakbym tam śmigłowcem wleciał w to coś. Tą trąbę powietrzną chyba, tak? Czy tornado to już jest? Czy to jest trąba powietrzna, czy już tornado? Czy jest różnica między trąbą powietrzną a tornado? Czy tornado to jest nie jakieś, nie wiem, anglosaskie określenie, czy coś? Paczka z zaopatrzeniem gotowa do dostarczenia. Cię nie to wygląda, co nie? O, ale to daje nastrój. No, to jest super. Barulus, polecę tym i zobaczę, czy da się wlecieć w to. Tak dla dobra wszystkich. Nie latałem jeszcze niczym, więc... Tak. No i nie wlecę, kurde. Ach, szkoda. Już mnie zestrzeli. Szybko poszło. Czołg. Siła naszych wojsk spadła o połowę. Nocne operacje. Dobrze. Udało się, nice. Ciągle praca, bez zabawy. Wiecie co? Chyba coś sobie naciągnąłem. Nie jestem zbyt pewny siebie. Po prostu jestem lepszy. Patrz, i ranga jeszcze wbita. Kurde, ile expa. Nice. Nagrodę odblokowałem, wiadomo. No i właśnie tak prezentował się tryb Wojna Totalna.
a dokładnie z rodzajem przejęcia. Przepraszam, przełamanie. Podbój to jest ten tryb, który pokazywałem wam w drugim odcinku, do niego zapraszam serdecznie. A tymczasem, Borelasem, dziękuję bardzo za oglądanie. Trzymajcie się. Jeżeli szukacie jakiegoś gracza online do pogrania razem, to pamiętajcie, żeby mnie tam na Discordzie wyhaczyć. Dziękuję bardzo za oglądanie, siemanko, no i cześć. Dziękuję bardzo za oglądanie mojego materiału, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli wam się spodobało, pamiętajcie, żeby kliknąć kciuk w górę, zasubskrybować i kliknąć dzwoneczek, wszystko, aby zawsze być na bieżąco. Jeżeli macie coś do napisania, napiszcie komentarz, dzięki temu będę wiedział, że jesteście, że wam się podoba i przede wszystkim, że chcecie, żeby tych materiałów pojawiało się więcej. Dodatkowo, jeżeli chcecie się wdzięczyć za to, co robię i podoba wam się moja praca, pamiętajcie, że możecie kliknąć w moją nazwę, wejdźcie do strony głównej mojego kanału, kliknąć opcję wesprzyj i za 2 zł, 10 albo 30 zostaniesz wspierającymi według waszej tutaj chęci i potrzeby oddania trochę tej dobroci w moją stronę. Dziękuję bardzo za oglądanie, trzymajcie się, do usłyszenia i życzę wam miłego dnia. Bardzo serdecznie dziękuję wszelkim wspierającym za to, że jesteście, dziękuję tym, którzy byliście wspierającymi i dziękuję wszystkim tym, którzy po tym właśnie filmiku zdecydowaliście się na wsparcie. Przede wszystkim to nie jest tak, że wspieracie osobę, która ma tysiące widzów, wspieracie małą społeczność, której dzięki każdej osobie z was, każdej złotówce, którą mi przelejecie, każdym 2 złotym, które jesteście wspierającymi ptasiakami, za każdą tą jedną osobę bardzo serdecznie dziękuję i za każdą tą złotówkę dziękuję, ponieważ dzięki temu po prostu mam chęci, mam motywację i przede wszystkim mam dodatkowe finanse, które pozwalają utrzymać ten kanał i utrzymać wszystko, co się wokół niego dzieje, włącznie z kosztami prądu, kosztami kupowania nowego sprzętu, kupowania nowych gier i w ogóle całego czasu, który spędzam, czy to nagrywając, czy to streamując i czy to jeżeli w przypadku wielu, wielu sytuacji rozmawiając i wspierając osoby, które w jakiś sposób czują się gorzej. Więc moja działalność jest bardzo szeroka i cieszę się, że doceniacie ją. Jeżeli ktoś z was czuje się gorzej i chciałby ze mną porozmawiać i ma jakieś takie problemy, możecie do mnie napisać, zagadać. Wszystko na Discordzie, a link do Discorda w opisie.